wysyłania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.9 moda, który się nazywa Dragon Mounts i dodaje nam smoka, którego możemy sobie wychować i możemy na nim latać. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać moda z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalację już pokazywałam, serii Pomocne Tuty. I możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie. I po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. Teraz sobie pobierzemy. I Dragon Mounts pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu jesteśmy na stronie opisowej. Tutaj są zdjęcia, jak to wygląda, jak się leci na smoku. Tu są różne smoki, takie miłe, sympatyczne. Cały czas zjeżdżamy w dół. Tutaj są changelogi i w końcu dojeżdżamy do sekcji download. No i tutaj mamy do pobrania na różne wersje Minecrafta, jak widzicie, na 1.7.2, na 1.7.10, 1.8, 1.8.9, 1.9, 1.9.4. No my dzisiaj sobie pobierzemy na wersję Minecraft 1.9, zatem klikamy tutaj na ten link i stąd pobieramy moda. Ok, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. No i do zainstalowania tego moda, oprócz pliku, który pobraliśmy, są nam jeszcze potrzebne minimum launcher Minecraft i Forge na wersję 1.9. Jeżeli jeszcze nie macie zainstalowanego Forge'a na wersję 1.9, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku Pomocne Tuty 829. A jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku Pomocne Tuty 636. Potem wrócicie do filmiku 829 i zainstalujcie Forge'a na wersję 1.9. I uwaga, w filmiku 829 ja instaluję Forge'a z końcówką 1767, ale wy pobierzcie i zainstalujcie, tak samo jak pokazuję w filmiku, wersję rekomendowaną. Wersja rekomendowana w dniu, kiedy nagrywam ten filmik, ma numer końcówki 1887 i właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. Ok, co musimy zrobić, żeby zainstalować? Otóż musimy wejść do folderu appdata% przez roaming. Musimy znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge'a na wersję 1.9 i ten folder .minecraft sobie musimy gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się okazało, że coś nie tak nam poszło z instalacją. Także pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą. Ok, jak mamy skopiowane, to instalujemy. No i co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy nasz pobrany plik do folderu mods. Mamy go tutaj, w folderze mods jest zainstalowane. Zamykamy i uruchamiamy launcher. Czekamy, aż nam się uruchomi. Tak jak wspomniałam, mam wybrany profil z Forge'em z końcówką 1887. Klikamy play i czekamy, aż nam się wszystko pootwiera. Także musimy chwilę się uzbroić w cierpliwość. O. Teraz nam się pokazało tutaj logo Mojanga i pracujący Forge, który instaluje nam tutaj różne rzeczy z naszego folderu mods. Także jeszcze moment. No i już końcówka. Jeszcze też, o, teraz już. Ok, wchodzimy do folderu mods i tutaj mamy Dragon Mounts. Gotowe, wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy w naszym wybranym świecie. Co do tego, jak się wychowuje, że tak powiem, te smoki, to wszystko dowiecie się wszystkiego z filmiku Shale.
aczkolwiek to jest filmik zrobiony, nie wiem, chyba w wersji 1.7.10, także jakieś tam drobne różnice mogą być, ale generalnie wszystko jest takie samo. Na pewno są różnice w lataniu, bo tam trzeba było przyciskami operować R i F, a teraz już nie trzeba, zaraz Wam to wszystko powiem. Ok, wchodzimy w E jak ekwipunek i tu na końcu mamy smocze jaja. Oczywiście smok kresu, no to zabijamy smoka i dostajemy smocze jajo i wtedy sobie je wychowujemy, ale jak widzicie jest jeszcze smok duch, smok ognia, smok leśny, smok neteru, smok wody, smok powietrza i smok lodu. Weźmy sobie zwykłego smoka, jajko. Oczywiście nie będziemy teraz walczyć ze smokiem, żeby dostać jajo. Także mam tutaj smocze jajo. Co jeszcze się nam przyda? Siodło. Siodło nam się przyda. Przyda nam się kość. Kość jest i przyda nam się surowa ryba. Nie wiem, ile on tam zje. Ok, postawiamy sobie jajo. No i to jajo, żeby nam się z niego wykluł smok, to powinno być z tego filmiku Shale się dowiecie, że tam koło lawy i tak dalej, i tak dalej. No ale żeby przyspieszyć to tak na filmiku, no to odpowiednią komendę teraz wpiszę. Także klikam na tym prawym przyciskiem myszy. I teraz wpisuję komendę taką. Ta komenda jest w opisie do filmiku Dragon Stage Adult Global i klikam Enter. I już mam wyklutego smoka, który teraz jak zobaczy rybkę, to się na mnie rzuci, znaczy się rzuci, żeby mu dać rybkę. O! I już mnie kocha. Chyba. Tak, już przestał jeść te rybki, ale teraz będzie za mną łaził, dopóki będę miała rybkę w łapce. Okej, teraz już mogę. Także teraz mogę, o, widzicie, jak mnie kocha? Mogę mu siodło dać. Hej! O, i już na nim siedzę. Prawym przyciskiem myszy kliknęłam na niego z tym siodłem i na nim siedzę. No i teraz, żeby z nim polatać, to muszę kliknąć spację. To on się wtedy wznosi i jak puszczę spację, to sobie tak wisimy w powietrzu. No i teraz, żeby latać, ja po prostu pokazuję, patrzę myszą gdzieś tam, gdzie chcę polecieć, na przykład o, na tę górkę tutaj, to patrzę tam nad drzewa i normalnie klawiszami WSAD lecę. Także tak się lata, jest zdecydowanie prościej niż kiedyś. No i żeby osiąść tutaj gdzieś, to o, siadamy po prostu. Teraz patrzę na moje miejsce i wznosimy się i lecimy spacją i lecimy na nasze miejsce. Okej. Okay. No i tak to wygląda. Schodzimy oczywiście shiftem. Wychodzimy. I teraz bierzemy sobie kość do ręki. Kość jest tutaj. Klikamy kością na niego i on wtedy sobie spokojnie leży i nam nie ucieknie. No i to na tyle. Wszystkiego też się dowiecie więcej, znaczy dowiecie się właśnie z filmiku Shale. Także zachęcam do obejrzenia. A ja tymczasem kończę, a wy piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę ania.pg.pl, no i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Także tymczasem trzymajcie się, pa, pa!